Siemano, siemano, siemano! Zakolników TV otwiera bardzo serdeczne drzwi do kolejnego materiału na totalnych dramaturgach, a dzisiaj będzie kolejny, można powiedzieć, pojedynek. Tym razem będzie to pojedynek Heather vs. Courtney, czyli można powiedzieć dwie postacie, które no są mocno wredne, ale na początek zaczniemy może od Heather, od tej bardziej powiedzmy wrednej, no powiedzmy, że bardziej wrednej, bo potem wiadomo, tą pałeczkę przejęła Courtney, więc dobra, najpierw zacznijmy od Heather. Heather ogólnie była, wiadomo, główną antagonistką pierwszego sezonu, wiązała się między innymi nad takimi osobami jak Lindsay i Beth, które manipulowała, miała z nimi sojusz, który wiadomo jak to wyglądało, w sensie ona wykorzystywała Lindsay i Beth do swoich celów, niby miała doprowadzić do finałowej trójki, z czego nic tak na dobrą sprawę nie wynikło. Heather robiła różne manipulacje wokół Trenta, między innymi wokół Gwen i reszty uczestników i była najbardziej nienawidzoną uczestniczką w programie. I odpadła, można powiedzieć, w półfinale. Natomiast na planie totalnej porażki była osobą, która była mocno gardzona, nikt jej dosłownie nie lubił. Ale mimo to była dosyć po taką postacią neutralną, bo tutaj można powiedzieć Justin i potem Courtney przejęli pałeczkę, jeśli chodzi o drugi sezon. Heather była tak bardziej z boku, miała swoje antagonistyczne zapędy, ale odpadła dosyć szybko z programu, jak na swoją osobę, więc tutaj, powiedzmy, grała dosyć sporo rolę, ale jakoś się mocno nie wyróżniała z tłumu. Powiedzmy tak sobie szczerze, nie chciała sobie robić dodatkowych wrogów, bo i tak już każdy był źle do niej nastawiony. Jeśli chodzi o sezon trzeci, powiem wam tutaj tak. Heather była już tutaj takim, nie była tutaj dokładnie jakoś tam mocną antagonistką, była taką postacią, która rywalizowała z większym złem, czyli Alejandro. I tutaj powiedzmy tak. Ludzie tutaj zaczęli się do niej przekonywać, że nie jest taka zła, jaka była wcześniej, że trochę jej charakter się poprawił. Aczkolwiek wiadomo, nadal są postacie typu, wiadomo, Courtney i tak dalej, która uważa za zło wcielone. Bardziej tutaj postawił Sierę, że uważa ona Heather za zło wcielone, aczkolwiek wiadomo, potem ta zmiana w zachowaniu Heather była coraz to bardziej widoczna. I powiem wam tak, że tutaj jako, można powiedzieć, trzeci sezon, Heather bardzo lubię w trzecim sezonie. Powiedzmy sobie szczerze, że w trzecim sezonie była w miarę okej. I przychodzi Plejada Gwiazd. Plejada Gwiazd, szczerze, w Plejadzie Gwiazd Heather była już taką postacią bardziej dobrą, powiedzmy sobie szczerze, ale to też mnie denerwowało w jednym aspekcie, to, że była dobra, ale była aż za miła i taki Alejandro bezproblemowo ją wykopał z programu w odcinku z tym Plejady Gwiazd, ponieważ wiadomo, łatwo jest zakościć figurkę niezwyciężoności, jak dobrze pamiętaj, to tak troszeczkę wyglądało, no powiedzmy, no chujowo. Nie powiem, że nie, ale tutaj Heather mocno, powiedzmy, może nie to, że zgłupiała, ale stała się taką postacią, która no, pod względem taktycznym troszeczkę ją osłabili, ale to tak się na niej odbiło, że ta postać stała się strasznie taka durdowata względem tego, co było na przykład w pierwszym, bądź drugim, czy trzecim nawet sezonie. Nie była złą postacią, najmniej się to odbiło na niej, jeśli chodzi o postacie z pierwszej obsady, te całe zmiany charakteru i tak dalej, ale wyglądała bardzo na tle tego, co wcześniej było źle. Było bardzo źle z tą postacią i kiedy się dużo pogorszyła w mojej opinii i odpadła, no powiedzmy, w połowie sezonu. W sumie Plejadzie Gwiazd odpadła najwcześniej z całej historii programu, jeśli chodzi o jej postać, bo odpadła w szóstym odcinku, więc długo się nie nasiedziała w programie, nie nasiedziała się w rywalizacji, więc lipa totalna. Wiadomo, powróciła w finale, ale nic tak naprawdę z tego nie wynikło. Powróciła, bo powróciła, tak czy siak nie zdobyła miliona dolców, bo wolała się klepać z Alejandro i wiadomo, jeszcze trzeba było się klepać z Malem, nie? Że tam chciał wszystkich, wiadomo, poubijać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A teraz przejdźmy do Courtney. Szczerze, Courtney w pierwszym sezonie. Spoko postać do momentu, aż się okazało potem, że przez Harolda ona wyleciała z programu. Dokładnie tak. Harold sfałszował głosy i ona przez to wyleciała z programu. Ku, można powiedzieć, niezadowoleniu Duncana. Chciał po prostu Harold zbudzić Duncanie zazdrość, że taką zazdrość i złość, że
nie ma, można powiedzieć, jego kobiety w programie. Także chciał tutaj, powiedzmy, Karol wywołać taką, wiecie, złość, takie niezadowolenie u Duncana, co się, no, udało. I tutaj, powiedzmy, tak, zaczęło się zęcanie nad Haroldem, potem pod koniec pierwszego sezonu przez Courtney, w odcinku 22 już to widzieliśmy, jak Courtney w Pleiadenos przegrano napierdziela dosłownie Karolda lampą. Tak, wyrwała lampę z chodnika i po prostu biła go to lampą i potem go owinęła to lampą i tyle, powiedzmy sobie szczerze. Potem w drugim sezonie, no, gardziła nim. W trzecim sezonie już tak, no, powiedzmy tutaj trzeci sezon, no, powiem wam tak. Trzeci sezon spowodował u mnie to, że znienawidziłem go z tego powodu, że z jednej niby strony było mi szkoda, z drugiej strony mocno mnie ta postać denerwowała, bo zemcała się po tym, co się stało pomiędzy nią, Gwen, a Duncanem, no, gardziła Gwen, nie? Zachowała się do Gwen mocno dwulicowo w pewnych momentach. Rozumiem jej zachowanie, ale powiem tak, patrząc na to, jak ona podchodziła do wszystkiego z agresją, furią do tego wszystkiego, do całokształtu, zamiast podejść do tego na chłodno, na spokojnie, chłodną kalkulacją, to tym, można powiedzieć, wybryki ten Courtney spowodowała, że przestałem ją dosłownie lubić i uważam, że jako postać u mnie mocno zminusowała do takiego stopnia, że przestałem ją kompletnie lubić. Tak jak w pierwszym sezonie uważałem, że jest bardzo fajną postacią, jest wręcz zajebista, nie przez to, że odegrała się na Haroldzie, bardzo moim zdaniem troszeczkę, moim zdaniem nawet dobrze zrobiła, że odegrała się na Haroldzie. Może nie tak brutalnie to powinna zrobić, jak to zrobiła, że go tam okładała lampą, ale w sumie dobrze zrobiła, że dała, tak można powiedzieć, dała sobie upór swojej złości na nim. Może nie powinna zrobić to w ten sposób, ale chciała, powiedzmy, się odwdzięczyć tym samym, co on jej zrobił, tylko że zrobiła to w taki sposób troszeczkę brutalny, czego nie powinna robić, ale zrobiła jak zrobiła. Rozumiem kontekst, jakim chciała to zrobić, że no, nie, czy poczuła się po prostu nie fair, że Karol miał wykopać z tego powodu, że Duncan ją lubił. No, zrozumiała sytuacja. I powiem wam tak, w trzecim sezonie tutaj Courtney już mnie zaczęła w pewnym momencie irytować, dopóki od tego momentu, kiedy doszło pomiędzy nią, Duncanem, a Gwen do konfliktu, to już zaczęło mnie po prostu wtedy irytować. I mamy Plejadę Gwiazd i Udolne. Zaprzyjaźnienie się z Gwen, które potem wyglądało dosyć dziwnie w pewnym momencie. Potem mamy dziwny jej plan, który polegał na tym, że tego i tego wyeliminuje w danym momencie i pozbędzie się każdego. Po czym Mal uświadczył jej plan na światło dzienne, w sensie, że wyjawił jej plan na światło dzienne i się okazała być, no, powiedzmy, fałszywa. Ukazała się być fałszywa i potem nikt jej nienawidził do takiego stopnia, że zniszczono kompletnie tą postać, szczególnie to właśnie było z tym planem ukazane w 11 odcinku Plejady Gwiazd, gdzie dosłownie zniszczono postać Courtney. Też pokazano, że scenarzyści Plejady Gwiazd namieszali troszeczkę jej życiorysie, jeśli chodzi o konkretne wydarzenia, na przykład z tym, powiedzmy, obrzydliwym jedzeniem, że ona żydzi się obrzydliwego jedzenia, gdzie w trzecim sezonie normalnie ona jadła obrzydliwe jedzenie dla Alejandro, żeby ten nie wypadł z programu, więc jest zaprzeczanie samemu sobie, zaprzeczanie tutaj jest temu, co było w przeszłości i potem chcę to pokazać w inny sposób. No serio, to jest naprawdę dla mnie coś chorego i nie powinno do niczego takiego akurat w mojej opinii dojść. Ale teraz przejdźmy do meritum. Jakby to wyglądało, jakby obie panie, czyli Heather i Courtney, miały ze sobą rywalizować? Szczerze, Heather jest mistrzynią manipulacji. Umie uwodzić każdego człowieka, jeśli chodzi, chce się uwodzić takim dobrym, wiecie, słowem i tak dalej, a potem to wykorzystać ku swojemu celowi, żeby pozbyć się danego uczestnika z programu. I robiła to bardzo mocno, umiejętnie w pierwszym sezonie. Potem się to gdzieś zatraciło. W trzecim sezonie radziła sobie jeszcze całkiem świetnie, potem to już kompletnie była, no, porażka, powiedzmy sobie szczerze, że dała się robić mocno w Plejadzie Gwiazd, mimo że nie radziła sobie jakoś mocno źle, ale patrząc na to, jak to było wcześniej, no to była, no, w skrócie była tragedia. I z drugiej strony mamy Courtney, taką kolejną dramę Queen, która, no,
zrobi wszystko, żeby wygrać, jest bezwzględna, ale często się w tym wszystkim gubi. I powiem wam, poniekąd one obie mają bardzo wyrównane szanse, żeby wygrać program. Mówię tutaj dosłownie, one są tutaj na dobrej drodze, żeby mocno rywalizować ze sobą na równi. Aczkolwiek tutaj zależałoby od zadania i konkretnego podejścia do tematu, jeśli chodzi o finał, która by wygrała w mojej opinii. Jeśli chodzi o zadania fizyczne, one obie są bardzo dobre. Jeśli chodzi o taktykę, Heather jest lepsza, w mojej opinii Heather jest lepsza, szczególnie w pierwszym sezonie była lepsza, jeśli chodzi o taktyczne podejście do tematu i eliminację danego uczestnika z programu. Aczkolwiek Courtney, jak się odpali, no to już jest wszystko pozamiatane. Więc powiem tak, obie panie tutaj mają wielką przewagę, wielką, można powiedzieć, pole do popisu, do takiego stopnia, że ciężko byłoby wyłonić u tego zwycięzczynie. W zależności, chyba że w zależności, co by się wydarzyło, jakie konkretne wydarzenia miałyby miejsce i by to zweryfikowało, która by wygrała. Ja obstawiam, że wygrałaby Heather. Aczkolwiek też nie jestem do końca tego pewny, bo mówię, tutaj ciężko jest mi jednoznacznie to ocenić, jakby to wyglądało, bo mówię, tutaj oceniam, jak sobie obie radziły w konkretnych zadaniach i mogę powiedzieć z ręką na sercu, że one radzą sobie bardzo dobrze. Każdy, można powiedzieć, pójść zadań, poza wiadomo, Courtney ma słabe z jedzeniem, w sensie taki, że no wiadomo, w Legendzie Gwiazdy było pokazane, że ma słabe z jedzeniem, ale wiadomo, wcześniej tego nie było. Heather ma, można powiedzieć, słabość, powiedzmy taką słabość, że też się łatwo wyprowadzić troszeczkę z równowagi i gubi się, może nie to, żeby wyprowadzić z równowagi, ale przez to, że jest zawisna, szybko odwraca się wszystko przeciwko niej, więc mogłaby przez to też wypaść z programu, bo Courtney mogła to wykorzystać przeciwko niej i mogłaby to nawet zrobić w finale, więc tutaj pół na pół w mojej opinii, ale ja tutaj bardziej stawiam na Heather, bo jest bardziej zdeterminowana niż Courtney, bo Courtney to jak się odpali, to wiadomo, zasłania się prawnikami, więc tutaj ciężko powiedzieć i nie wiem, jakby było jakieś śmiercionośne wyzwanie, gdzie każdy mógłby zginąć w finale, prawdopodobnie Courtney jeszcze by wystosowała pozew, więc tutaj no nie wiem, albo dałaby wygrany walkoverem, przegrałaby walkoverem i Heather by wygrała, albo nie, co by się mogło stać, więc tutaj ja obstawiam, że wygrałaby Heather, aczkolwiek do końca też nie jestem tutaj, można powiedzieć, że stuprocentowo pewny, ale uważam, że Heather by wygrała. A jak wy uważacie, moi drodzy, dajcie znać w komentarzach ze strony Zakolników, trzymajcie się i cześć, na razie.